Dobrze, proszę Państwa, radio Conchita, radio Conchita. Gdy nadaje nasze radio Conchita, nadaje nasze radio Conchita. Może trochę za jasno, może trochę za co. Ale dzisiaj jest też upał, proszę Państwa, pomimo, że to już jesień. Tak, już jest upał. I już. I radio Conchita. I radio Conchita. Malinowa Fiorda Junior. Malinowa Fiorda Junior. Także proszę Państwa, nie wiadomo kto wygrał, bo ludzie powariowali. Nie wiadomo kto wygrał. Dlaczego? Dlatego, że po prostu katolicy też dzisiaj kaszlą od rana strasznie. Jak tak jadę przez zachodni, proszę Państwa, to katolicy kaszlą. Czy to oni będą Matkę Boską czcić taką jako rozebraną Mona Lizę, czy jak to będzie, bo Marta Dobosz, gdzie by nie występowała, to ona wszędzie nago. Summertime nago, Ave Maria nago. No teraz już te katoliczki to by nie pozwoliły Marcie Dobosz tak nago śpiewać. Proszę Państwa, Ave Maria, bo tak dzieje się, że na ulicy katoliczka podejdzie do Marty i nad głową jej dosłownie, nad plecami. Tak podchodzą, proszę Państwa, i dokuczają ludziom. W supermarkecie, że szpanują, mają pełne pieniędzy, to się nie znają. Ale tak, żeby dokuczyć człowiekowi, to oni nagle się znają i powiedzą ci, żeś ty rodzinę wymordowała wszystką w czasie wojny. Może w czasie wojny, żeś wymordowała im całą rodzinę. Tak. Także widzicie Państwo, nago Mona Lisa i z przodu, i z tyłu, i nie wiem jak to ma być. Mona Lisa. Nago Mona Lisa i co jeszcze? Sponsorem programu Szczęśliwa Trzynastka jest wydawca miesięcznika. Troszeczkę wiadomości dajmy już tam. Coś pierdziała. Żaba Maryja i już. To, że widzicie Państwo, nago i nago. Jest 13. 13. Zobaczymy co dzisiaj nowego. 13. Zapraszam Państwa do wysłuchania wiadomości. Około 100 tysięcy złotych pochodzących z miejskiego budżetu wydała na prawników prezydent Warszawy Henna Gronkiewicz-Waltz. Przygotowują oni pisma, które są w jej imieniu przedstawiane podczas rozpraw komisji weryfikacyjnej. Prezydent Warszawy konsekwentnie odmawia stawiennictwa przed tym organem, za co już kilkakrotnie została ukarana grzywnami finansowymi. O sprawie napisał jeden z dzienników. Poseł Paweł Lisiecki, zasiadający w komisji weryfikacyjnej, podkreślił, że wydawanie publicznych pieniędzy na obronę własnych interesów to kolejny przykład niegospodarności ze strony Hanny Gronkiewicz-Waltz. Baba nie chce ci wiesz, prawników, którzy są opłacani podatków warszawiaków. Mało tego, wygląda na to, że pani prezydent i ta kancelaria nie reprezentują interesów warszawiaków, tylko wręcz odwrotnie. W wielu przypadkach, tak jak mieliśmy przesłuchaniem świadków, mieszkańców, lokatorów, wygląda na to, że ta kancelaria ma na celu dyskredytowanie tych osób przed komisją, szukanie na nich haków. Ludzie płacąc w podatkach wydają pieniądze przez panią prezydent na de facto atakowanie samych siebie. I to jest niedopuszczalne. W najbliższy czwartek Naczelny Sąd Administracyjny zbada wnioski prezydent Warszawy o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego wobec przedstawiona komisją weryfikacyjną. Tego dnia zbierze się także kierowany przez ministra Patryka Jakiego organ, który zajmie się skargą dotyczącą decyzji w sprawie dawnej Chmielnej 70 oraz trzema innymi sprawami. Jeżeli Hanna Gronkiewicz-Waltz nie będzie
komisją, może zostać ukarana grzywną o łącznej wysokości 19 tysięcy złotych. Dotychczas prezydent Warszawy, unikając potwierdzeń komisji weryfikacyjnej, mówiła, że jej wiedza w sprawie reprywatyzacji była pobieżna. Tymczasem tygodnik do rzeczy dotarł do dokumentów, z których wynika, że prezydent stolicy była w pełni informowana o działaniach dotyczących przejęć antyrekordów w stolicy przez aresztowanych już roszczeń. Na wyższych uczelniach w kraju odbywają się dziś uroczyste inauguracje roku akademickiego. Wicepremier Nauki i Rozwoju Mateusz Morawiecki uczestniczył przed południem w inauguracji roku akademickiego na aresztowany. Zaznaczył, że obecnie w sytuacji, gdy mamy bardzo szeroką dostępność do wiedzy, brakuje nam umiejętności czerpania z tej wiedzy. Myślę, że coraz bardziej powinniśmy uczyć studentów, uczyć, jak powinno się myśleć, a nie co myśleć. Co myśleć, to myślę, każdy mądry człowiek. Tak. Dobrze, jeżeli też prowadzi nas różnymi arenami w różnych kierunkach.